Więc myślę, że najistotniejszą sprawą, tą co daje nam, że tak powiem, szczęście, to otaczanie się ludźmi, którzy są nam przyjaźni, którzy są, którzy nas wspierają. Witajcie dzisiaj w Inspiracjowie. Mistrz Europy, znakomity zawodnik, znakomity trener, super człowiek, Radek Słodkiewicz. Witam wszystkich bardzo serdecznie, cześć. Słuchaj, mieliśmy możliwość posłuchania, troszeczkę porozmawiania. Wiem, że zajmujesz się sportem, kulturystyką od naprawdę wielu lat. Jest to twoja pasja, twoje życie, coś, czemu tak naprawdę zupełnie się poświęciłeś, z wielkimi sukcesami. Powiedz, jak to się stało, co ciebie zainspirowało do tego, żeby właśnie pójść tą drogą? Powiem szczerze, że to już było tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam, co było taką inspiracją. Ja powiem tak, że jako młody chłopak próbowałem różnych sportów. I grałem w piłkę, jakieś karate i tam najróżniejsze różne rzeczy. Byłem, można powiedzieć, takim bardzo, że jak powiem, sportowym duchem. Ale dopiero jak trafiłem na siłownię, jak zacząłem podnosić ciężary, to stwierdziłem, że to jest to, co daje mi największą satysfakcję i to, co mnie cieszy. A że można powiedzieć, że dosyć szybko widziałem jakieś efekty, podejrzewam, że jakiś tam gen pewnie był i widziałem, że ciało jeszcze też reaguje na to, siła idzie, mięśnie rosną i tak dalej, no to oczywiście mega mi to zafascynowało i fascynuje mnie to do dzisiaj, także myślę, że stało się to moją pasją na całe życie i, no i tak to cały czas sobie powoli leci. Słuchaj, spełniasz się jako trener, spełniłeś się chyba jako zawodnik, bo tak możemy chyba powiedzieć. Twoi podopieczni w tej chwili no, też osiągają znakomite wyniki, znakomite sukcesy. Słuchaj, jakie są twoje marzenia teraz? Ciężko powiedzieć, jakie marzenia. No, można powiedzieć tak, że najważniejsze marzenie to przede wszystkim wiadomo, żeby było zdrowie, żeby można było kontynuować tą swoją pasję do końca życia. Myślę, że zdrowie to jest chyba podstawa, bo jak mamy zdrowie, możemy sobie całą resztę dopracować, bo mówię, motywacji i chęci, że tak powiem, do tej walki mi akurat nie brakuje, więc to by było zdrowie. Jasne. A powiedz nam, jaki jest twój sposób na bycie szczęśliwym na co dzień? Słuchajcie, no przede wszystkim na pewno bycie szczęśliwym to nie jest tylko odnajdywanie szczęścia w sporcie. Sport jest super, sport jest pasja, jest pasją, ale trzeba też znaleźć troszeczkę, tak powiem, takie odbicie i potrafić oddzielić, jak powiem, sport od całej reszty życia. Bo wiadomo, że z tym sportem jest różnie. Nie chodzi o to generalnie, żeby cały czas być coraz lepszym i tak dalej, bo wiadomo, że kiedyś w końcu każdy musi gdzieś tam te swoje spodenki startowe odwiesić. Nie da się startować przez całe życie i robić cały czas super efektów. Natomiast można cały czas oczywiście bawić się, cieszyć się tym sportem, więc myślę, że najistotniejszą sprawą, tą co daje nam, że tak powiem, szczęście, to otaczanie się ludźmi, którzy są nam przyjaźni, którzy są, którzy nas wspierają i którzy dają nam możliwość robienia tego właśnie w takim pełnym zaangażowaniu i w takiej radości. Także myślę, że najważniejsze jest jednak to życie z tymi ludźmi, którzy że tak powiem, nas wspierają. Otaczają. Tak, i otaczają. Powiedz nam jeszcze, co mógłbyś powiedzieć osobom, które będą nas oglądać? Są to osoby różne, zdrowe, mniej zdrowe, takie, które już mają swoje pasje, ale takie, które też szukają czegoś dla siebie. Czy jest coś takiego uniwersalnego, czym powinien się kierować? Wiesz, w czymkolwiek, czy to będzie sport, muzyka, nie wiem, aktorstwo, czy po prostu, wiesz, lepsze zdrowie. Jakaś taka uniwersalna prawda. Ja myślę, że najważniejsze jest to znaleźć po prostu coś dla siebie, coś, co tak naprawdę daje wam najwięcej radości. Nie starać się naśladować, nie wiem, kogoś, bo nie wiem, bo ten fajnie wygląda, czy ten dużo podnosi i starać się iść jego, że tak powiem, szlakiem, tylko znaleźć coś takiego, co daje nam największą frajdę, obojętnie czy to będzie muzyka, tak jak mówisz, czy ktoś jest muzykiem, czy ktoś jeździ na rowerze, czy biega, czy lepi, nie wiem, zamki z piasku, obojętnie, ważne, żeby to znaleźć i żeby to robić, a wtedy będziecie na pewno szczęśliwi, będziecie spełnieni. No i myślę, że to jest chyba taka recepta na to, żeby dobrze przeżyć swoje życie. Jednym słowem chyba liczą się marzenia. Możemy to powiedzieć spokojnie. Słuchajcie, naszym gościem był Radek Słodkiewicz. Ja bardzo dziękuję za możliwość rozmowy, było nam bardzo miło. Dziękuję również bardzo. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, hej.